Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Ace Attorney 5 Dual Destinies. Lecimy z tematem, musimy dowiedzieć się, co tu się właściwie wyczynia i będziemy gadać o temacie kapusia 60 i pewnie jeszcze paru innych słów, których nie za bardzo mogę użyć na filmiku na YouTubie. Zapytajmy. Jest plotka, że jeden ze studentów tutaj jest kapusiem. Słyszałam, że on obserwuje wszystko, co robimy. Miriam! Nasze aktywności, nasze związki, nasze zainteresowania. I zgłasza je jednemu z profesorów, pewnie profesorowi Minowi. Ale dlaczego ktoś miałby to robić? Oficjalnie słyszałam, że... it's to seek out... Żeby szukać... rzeczy, które są nie w porządku pośród ciała uczniowskiego, no w sensie pośród uczniów, jednym słowem. Ale plotka mówi, że w grę wchodzą oceny. Where that hasy grades were. What? Coś z ocenami, nie do końca rozumiem zdanie, że oceny zostały kupione? Że są kupowane i sprzedawane? Przez jakiś system społeczny? Coś takiego? Siatkę społeczną? To jest przekupstwo. Ta sytuacja w Temis Legal Academy jest gorsza niż sądziłem. Kiedy to wszystko jest ważne, wciąż chcę zapytać o to coś w pokoju artystycznym. Muszę zaprezentować dowód, żeby pokazać jej, o czym mówię. Okej, okay. A wiem, o co chodzi, chyba? Trochę nie pamiętam, o czym mówiliśmy, ale dowód z pokoju artystycznego to prawie na pewno chodzi o... o to i o obraz... Robin, przypomniałem sobie coś, o co chciałem cię zapytać. To zdjęcie pokazuje... sztukę na stole. Czy wiesz, co to jest? Co? Spójrzcie na ten... unikalny artystyczny zmysł. To musi być jedna z prac profesor Kort. Okej. Okay. Profesor Kort. Oj, halo, za szybko. Profesor Kort jest zmysł artystyczny? Ma zmysł artystyczny? Profesor Kort i zmysł artystyczny to jest naprawdę ciężki temat. Powiedziałabym, że to jest awangarda i bardzo eclectic. Czemu one muszą używać, cholerni prawnicy muszą używać takich ciężkich słów, prawda? Eklektyczne, dzięki tłumaczu, dziękuję. Ale eklektyczne to, nie wiem, no taki chyba niestandardowy, nietuzinkowy bym powiedział. Innymi słowy, to jest dziwne na maksa. Tak też można to określić. Teraz kiedy o tym myślę, ten dziwnie wyglądający obraz w pokoju artystycznym był... stała za tym profesor Kort, zgadza się? Statua na zdjęciu została stworzona przez... była oryginalnie statuą Lady Justice. Lady Justice? Profesor Kort zaplanowała ustawienie jej na stole sędziowskim w sali wykładowej. Ale dzień przed procesem próbnym została rozbita, kiedy ktoś ją polerował. Kiedy chyba nawet sama Kort ją polerowała. Ona powiedziała, że zabierze ją do pokoju artystycznego i spróbuje ją jakoś naprawić. Więc to... jest statua? W odpowiednim stanie? No pewnie. Spójrz po prostu na tą dziką sylwetkę. Wow, jest urocza. Nie łapię. Czy trzeba być artystą, żeby doceniać takie rzeczy? Tak mi się wydaje. Atina. Lady Justice, którą złożyłaś na tej scenie. Och, racja. Nie zdałem sobie sprawy wcześniej, ponieważ była ona w kawałkach, ale zanim została rozbita, może ona nie wyglądała jak Lady Justice, ale bardziej jak to coś na zdjęciu. Ale co do cholery, to robiło na scenie. Lady Justice została znaleziona rozbita na scenie. Profesor Kort naprawiła ją w całkowicie inaczej wyglądającą statuę dzień przed procesem próbnym. Okej, okay, no jej nie było też na planach, prawda? Cóż, myślę, że to chyba wszystko. Okej, okay, więc może obejrzycie filmik z procesu próbnego ze mną? Co powiecie? Jasne, brzmi świetnie. Więc gdzie chcesz go obejrzeć? Wszystkie biurka w klasach w tej szkole mają własny zbudowany komputer, wiecie? Wow. Bananostwo na maksa. Wow, to miejsce naprawdę jest znacznie bardziej dostojne niż sądziłem. Wiem, że się śpieszycie, więc po prostu przyspieszę do ważnych części. Zacznijmy od mowy profesora przed procesem. Okay. Dobry wieczór. Chciałbym rozpocząć od podziękowania wam wszystkim za to, że się dzisiaj tutaj zjawiliście.
Och, to brzmi trochę jak profesor Mins. Proces próbny, klejnot koronny, wydarzenia na szkolnym festiwalu rozpocznie się wkrótce. Czy ta kamera była tak cały czas? Tak, jest to ustawiona pozycja przed sceną. Kiedy byłem studentem, ja również nie mogłem doczekać się nadejścia tego dnia. Jakim cudem przemowy nauczycieli zawsze mnie tak uspiają? Przejdźmy do końca tej przemowy. Oho! Juniper! A nie, teraz niech proces próbny się rozpocznie. Hej! O co tu chodzi? Dlaczego Juni jest taka duża? Chyba ona przychodziła też przed kamerą. Dlaczego ona jest taka duża? Juniper zajmowała się też audio. Chociaż ona odgrywała rolę w samym procesie? Tak, ona robiła to, żeby zachować szczegóły skryptu w sekrecie. Ona była wszędzie tamtego dnia. Okej. Okay. Kiedy nie było jej na procesie, to ona była w pokoju kontroli dźwięku i zajmowała się muzyką. Och, więc tak wygląda cała sala wykładowa. Wygląda na to, że przy ekranie, czy tam przy takim tle, jest ława sędziowska, a z przodu jest stanowisko świadka. A co z tymi balkonikami z imionami profesorów? To jest faculty seat i faculty seat. To jest chyba takie siedzenie dla pracowników. I po prawej jest profesor Court, a po lewej profesor Mills. To są siedziska dla pracowników. Profesor Mills i profesor Court zajmowali się nadzorowaniem procesu próbnego i ocenianiem go. Okej. Okay. Diagram na sali wykładowej, gdzie doszło do procesu próbnego. Okej, okay, a więc przyspieszmy trochę. I dlatego pozwany jest zdecydowanie winny. O, to byłam ja. Dało się powiedzieć? Objection. Frail Coet, to jest... Niby wątła studenta użyła gołej dłoni, żeby zadźgać profesor przy użyciu strzały? Nie sądzę. Przeczytaliście linijki w tym procesie... próbnym? Apollo, ale... to sprawiło, że to brzmiało, jakby coś było nie tak. Daj spokój. To był mój pierwszy raz, czytając skrypt. Myślę, że teraz przemówi Juniper. Nie zrobiłam tego. Cierpiałam na załamanie. I właściwie... jakby straciłam kontrolę. To prawda, że krzyknęłam. Już po tobie. Ale nie chciałam. O! Okej. Okay. Wow, ale emocjonujący występ. Ona naprawdę... potrafiłaby zawstydzić nawet aktorki. Chwila, czy możesz cofnąć i powtórzyć to, co było rozegrane? Ona powiedziała to, co było słyszane na tym nagraniu. Myślisz, że to na pewno jest potrzebne? Nie zrobiłam tego. Cierpiałam na załamanie i właściwie... no, oszalałam. Chwila, bo się przyklikało. To prawda, krzyknęłam już po tobie, ale nie miałam tego na myśli. Chwila, słyszeliście to? Chyba jesteś na tropie. Zerwajmy tą ostatnią scenę jeszcze raz. Nie dążam. Czym wy się tak ekscytujecie? Myślę, że ten dowód powinien to tłumaczyć. Czas pokazać Robin dowód, który łączy ten tekst z tym, co usłyszeliśmy w sprawie. O Jezu, gdzie to było? Tutaj? Tutaj. Prezent właściwie. Na pewno pamiętasz to. To zawiera damski głos krzyczący groźną groźbę. Odegram ci to. Już po tobie. O, te głosy i występ brzmią tak znajomo, ale nie wierzę, że to się dzieje. To jest tylko możliwość, ale jeżeli głos na tej taśmie naprawdę jest nagraniem, który został nagrany z filmiku, z procesu próbnego, to oznacza, że ten dowód został sfabrykowany. Sprawca... specjaliści, tam spece, technicy nie zrobili analizy odcisku głosowego, w sensie tego próbki głosu, na czas, na dzisiaj do sądu. Dlatego płeć głosu jest taka ważna. A jeżeli prawdziwy zabójca przewidział, że płeć stanie się kluczowa w dzisiejszym procesie, obrałby odwrócić uwagę z dala od siebie po to, żeby ktoś podejrzewał kobietę. Więc właściwie jedyną osobą, która by coś mogła z tego uzyskać, jest jedyny męski podejrzany.
chwila, moment. Nie, mam mowy. Credo profesora Millsa jest koniec uświęca środki, więc to ma całkowity sens, że student, który... że jest student, który wziął jego słowa do serca. I sfabrykowałby dowód. Musimy przeanalizować tą taśmę tak szybko, jak to możliwe. Okej. Okay. Jest taki sam, może być fałszywy. Okej. Okay. Pozwólcie, że wam w tym pomogę. O! Prokuratorze Gavin, przynajmniej... zrób jakiś hałas, żebyśmy wiedzieli, że tu jesteś. Albo na całość, albo do domu. Kiedy wchodzi gwiazda rocka, Fräulein. Timing to wszystko. Zrobię kopię tej taśmy w tej chwili i przekażę wam rezultaty, tylko je poznam. Będzie okej? Okay? Bardzo dziękujemy. Elegancko, superancko. Cóż, Atina, prawie zaszło słońce. Czy to nie jest czas, żebyśmy poszli do centrum zatrzymań? Myślę, że Juni zgodzi się, że to jest coś, co może udowodnić jej niewinność, ale czy jej serce naprawdę otworzy się na zaakceptowanie tego? Ona musiała wiedzieć, że to było to, co znaleźliśmy. Czyli coś może ukrywać dalej, w sensie z jakiegoś powodu może się pomimo to wszystkiego nie przyznawać, co jest ciekawe bardzo. 25 października, Centrum Zatrzymań, pokój odwiedzin. I to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o śledztwo. Rozumiem, bardzo interesujące. Były z was naprawdę zajęte boberki dzisiaj. Dziękuję za twoją ciężką pracę, Athena. Cóż, mój czas się prawie skończył. Niedługo zrobi się ciemno, więc... Juni! Musisz być zmęczona po tym, jak byłaś cały dzień na nogach. Powinnaś iść do domu i... Nie, poczekaj, musisz mnie posłuchać. Ja nie chcę już nic słuchać. Wiem, co powiesz, Athena. Juni, obiecałaś. Odkryjemy prawdę stojącą za tą tajemnicą tego morderstwa. I przyniesiemy ci solidny dowód pokazujący, jaka jest ta prawda. Jeżeli nam się to uda, chcę, żebyś obiecała, że zaakceptujesz... że to zaakceptujesz, Juni. Nieważne, jak ciężko będzie to usłyszeć. Okej, okay, ale tylko, jeżeli to będzie prawdziwa prawda. Więc proszę, po prostu posłuchaj tego, co mam do powiedzenia. Kiedy mnie wysłuchasz, pozwolę ci zadecydować, co zrobisz. Łaskawa, co? Podejrzenia co do O'Connera. Głos na tym nagraniu został udowodniony, że jest twój, Juni. A w tym filmiku z procesu próbnego możemy usłyszeć, że czytasz swoją linijkę ze skryptu. Przeanalizowaliśmy je, ale z tego, co mogę powiedzieć, znaczy teraz je analizujemy, ale z tego, co mogę powiedzieć, głosy są te same. Jedyną osobą, która mogłaby sfałszować nagranie głosowe, byłby Hugh. Ale to nie ma żadnego sensu. Mam na myśli, Hugh przyznał się, żeby mnie chronić. To może brzmieć dziwnie, ale jego przyznanie się jest taką zmyłką, żeby wyglądał na mniej podejrzanego. Innymi słowy, on po prostu udawał, że chce cię chronić. Poza tym jego przyznanie się przyszło po tym, pojawiło się po tym, jak ty i Robin już się przyznałyście. Jeżeli on nie przyznałby się wtedy, czy to nie wydawałoby się trochę podejrzane? Powiedz, co tylko chcesz, Athena. Ale nic z nas nie skrzywdziłby nawet muchy, a co dopiero zabić kogoś. Hugh jest bardzo obdarowanym studentem. On zdobywa cudowne oceny i nigdy nie powoduje kłopotów. O! Chwila, Athena. Moja bransoletka zareagowała. Czyżby? Ale dlaczego? Juni, czy możesz mi spojrzeć w oczy i powtórzyć to, co powiedziałaś? O, nikt z nas nie skrzywdziłby muchy, a co dopiero kogoś zabić. Hugh jest bardzo utalentowanym studentem. On zdobywa cudowne oceny i nigdy nie powoduje kłopotów. Teraz jestem tego pewien, ona kłamie. Ale chamsko. Mówisz sobie jakimś ziomkom, co wiesz, a jeden bransoletkę pociera, a druga jakiś super medalion z przyszłości. Dobra, na co trzeba patrzeć? Ręka? Coś tu jeszcze może być? Myślę, że coś z ręką będzie. Albo z ustami? Gdzie druga ręka? Nie widzimy jej. Myślę, że teraz trzeba coś szukać. Nigdy nie powoduje kłopotów.
Halo, halo, było? Było coś? Patrzcie, nie rusza się teraz. Szalcie się rusza. Ma nerwowe szalicze i ciecz tam nerwowo, nie wiem, jakąś chustę. Kopało się kłamstwo, bo babka ma nerwową chustę. Niebywałe. Naprawdę niebywałe. Zobaczcie. Ha! Ale jazda! Gotcha! Juniper, zaczęłaś kaszleć, kiedy... Zaczęłaś kaszleć, kiedy się stresujesz. Że Apollo z tą swoją mocą to jest ten sam poziom, co wujek, który się dosiada do was. Łapie was od tego za ramię na weselu, już wali od niego taką totalną wódą i mówi: hehe, coś tam cycuszki rosną, co? Co to jest ten sam vibe. Dlatego się stoję i patrzę i myślę sobie, boże, on naprawdę co mówi na głos. I jeden i drugi. Holy fucking shit. Proszę, przestańcie, wujku, na weselu, przestań oceniać moje cycki, nie jestem dziewczyną, a moje męskie piersi nie są twoją sprawą. A ty, Apollo, przestań patrzeć i prześladować ludzi. Kaszel spływający pod po czole, żyłę wystającą. Odwal się, człowieku, odwal się! Nie ukryjesz tego przede mną, nieważne jak bardzo będziesz próbowała. Kiedy powiedziałaś i nikt nie powoduje problemów. Kaszel uciekł i być może sprawił, że twój szaliczek zawirował. Jakbyś była zestresowana, ponieważ kłamiesz. Juni, próbujesz ukryć połączenie Hugh z tą sprawą, prawda? Ja wierzę, że to wiąże się też z sekretem o tobie. Z sekretem? O mnie? Nie rozumiem. Powiedziałam już, Juniper, że być może... Powiedziałam już, Juniper, więc mogę też powiedzieć wam. Już mam ją gdzieś. Co? Dlaczego? Juniper nie jest taka święta, jak sobie możecie w głowie układać. On skończył waszą przyjaźń po tym, jak dowiedział się o sekrecie Juni, co oznacza... Hugh musiał czuć się zdradzony przez Juni, przez co sprawił, że ona jest zabójczynią, wspólniczką, kapusiem. No, zabójcą, chodzi o te nagrania głosowe. Jesteś zabójczynią, żartuję. Ha, na chwilę się abrałaś, co? Chociaż to mogło trochę poprawić nastrój. Atina, to pewnie, prawdopodobnie nie jest dobry czas, żeby prankować klientów. O, racja. Cóż, to nie poszło tak, jak planowałam. Co? Hugh musiał poczuć się zdradzony przez Juni? Nie wiem, wspólniczką? No, mi się wydawało, że on jakby wskazał tym, że ona brała udział w tej sprawie. No, nie wiem, wspólniczką chyba. Jesteś wspólniczką zbrodni. Oj, co to było? Nie byłaś na początku, ale zostałaś w to zamieszana, żeby pomóc kryć Hugh. Atina, wiedziałam, że to był błąd, żeby prosić cię, żebyś była moją prawniczką. Może nie jest zbyt późno, żeby poprosić profesora Minsa? Nie, poczekaj. To było... Chwila, o co tu chodzi, przepraszam bardzo? Hugh musiał poczuć się zdradzony przez Juni. Dobrze, przetłumaczyłem dobrze. Przez co... Aha, chwila, może chodzi o to, że... Przez co ona jest, ale czemu ona jest niby kapusiem? Bo nie rozumiem. Jak ona zakapowała? Ach, okej, rozumiem. Rozumiem. Ty byłaś kapusiem profesor Kort, prawda? Jest plotka, że jeden ze studentów jest tutaj kapusiem. Słyszałem, że... ta osoba patrzy na to, co robi każdy, na wszystkie nasze aktywności, nasze związki, nasze zainteresowania i zgłasza je jednemu z profesorów. Okej, no nie, kto mógł wiedzieć? Ja myślałem, że chodzi o to, że... On się za coś obraził na nią, tak zrozumiałem zdanie, że on się za coś na nią obraził i on przez to sprawił, że ona wyszła na zabójczynię, że ją chciał wrobić. To byłaby dosyć mocna zemsta, no ale tak pomyślałem. I spełniając tą rolę, dowiedziałaś się czegoś o Hugh, czego nie wolałabyś zapomnieć. Nie wiem, o czym mówisz. Juni, proszę, przestań ukrywać przede mną rzeczy. Nie chcę wymuszać na ciebie rzeczy w ten sposób. Wygląda na to, że musimy zrobić to po trudnemu. Czas sprawdzić dowody i zobaczyć, czy
nie mogę udowodnić mojej hipotezy. Muszę mieć coś, co dowodzi, że Juni jest kapusiem, a także na połączenie Hugh ze sprawą. Może notes? Planer ten? No nie wiem. To mogło być potencjalnie to. Może chodzi o to, że to jakieś informacje są? No bo co to może być innego na dobrą sprawę? To jest raport z autopsji? Nie wiem, spróbujmy strzelić może tu kartką? Ale czy ta kartka wskazuje tak naprawdę bezpośrednio na to, prawda? Spróbujmy na razie strzelić tym, a jak nie, to tym drugim. Tylko nie wiem, co by tutaj wskazywało dokładnie. Czy tutaj jest połączenie na pewno Hugh ze sprawą, ale co tutaj wskazuje, że Juni jest snitchem? Routine raport. No może chodzi o ten routine raport, ale no nie wiem. Nie wiem, zobaczmy. Tutaj. W planerze profesor Kort jest napisane routine raport, czyli raport rutynowy. To chyba oznacza, że wtedy kapuś zgłasza, raportuje rzeczy, które się dowiedział profesor Kort. Wierzę też, że profesor Kort zaplanowała spotkanie z Hugh prywatnie, bazując na informacjach od kapusia. A z ich spotkania Hugh musiał dodać 2 do 2 i pomyślał, że wie, jaki jest twój sekret. Więc widzisz, to ma sens tylko, jeżeli jesteś kapusiem, Juni. Kapuś, kapuś, 60, buu! O, wybacz mi, Tina. Ja kłamałam przez ten cały czas. Prawda jest taka, że ja podejrzewałem Hugh od samego początku. Podejrzewałaś? To jest zaskakujące. Tak bardzo, przepraszam. Gadałam o przyjaźni tak dużo, ale byłam okropną przyjaciółką. Juniper, nie mam tego specjalnego słuchu, który ma Athena, ale nie potrzebuję go, żeby wyczuć ból, który czujesz w środku. I to jest... A jego intensywność jest bezpośrednio proporcjonalna do tego, jak czujesz się co do swojego przyjaciela. Mam rację? Apollo... Proszę, Juni, powiedz mi, dlaczego podejrzewasz Hugh? Mam przeczucie, że to będzie kluczem do zrozumienia tej sprawy. No to teraz to brzmi, jakby to miało być on. Znaczy, on był podejrzany przez to, że umiał strzelać z łuku, ale teraz to się jeszcze bardziej warstwia. Jaka jest dokładnie twoja rola jako kapusia klasowego? Profesor Kort powiedziała mi, jak... alumni? Nie wiem, jak coś z Akademii odeszło od ścieżki sprawiedliwości. Średniowiecze prawa. Średniowiecze prawa, ha? Ona nie chciała, żeby więcej studentów tak bardzo schodziło na złą drogę. Ale parę innych osób w Akademii podzielało jej widok, raczej widok na sprawę. Pomyślałam, że jej pomysły były piękne, chociaż smutne i nierealistyczne. Ona zapytała cię, żebyś była jej oczami i uszami, prawda? Zgłaszałam jej raz na miesiąc o tym, co się działo, o tym, co zobaczyłam i usłyszałam. I ta sesja raportowa w jej planerze z 22 października była to częścią? Tak. Wtedy zgłosiłam Hugh profesor Kort. Ona natablowała na swojego kumpla? Raport na Akonera. Przypadkowo usłyszałam, jak Hugh rozmawiał. I co usłyszałaś? On gadał z kimś przez telefon. Pomyślałam, że to jeden z jego rodziców. O czym gadali? Coś o zapłaceniu za dobre wyniki? Słyszałam go, jak gadał, więc nigdy nie dowiedziałam się, do kogo szły pieniądze. Co? To jest przekupstwo. Ciekawe, bo on był haprymusem klasowym i miał najlepsze oceny. No to widzicie, jak to się opłaca uczyć właśnie. Hugh tak naprawdę płacił za to, żeby przechodzić przez dalsze etapy szkolnictwa, a jeżeli tak jest, to ten dowód, który zawsze wydawał się niepasujący, może być jego sekretem. To? Być może? O to chodzi? Znaleźliśmy to, kiedy badaliśmy scenę. Jest tu imię Hugh.
Nie wiedziałam wtedy, co oznacza ten numer, ale teraz, kiedy słyszę o tych przekupstwach, to musiało oznaczać przekupstwo na 120 tysięcy, które zostało zapłacone w październiku. Co więcej, spójrz na ten znak. Ten sam znak, który jest na stronach planera profesor Kort. Hej, masz rację! Poczekaj, ale dlaczego profesor Kort miałaby takie informacje w swoim planerze? Chyba nie sądzisz, że osoba, która przyjęła te pieniądze za przekupstwo, to była... To jest tylko możliwość w tym momencie, ale to może rzeczywiście wskazywać ten profesor Kort. Ale... To jest niemożliwe. Ona byłaby ostatnią osobą, którą bym podejrzewał o akceptowanie przekupstwa. Tak jak powiedziałem, to jest tylko... Tak jak powiedziałem, to jest tylko możliwość. Ale raczej spora możliwość. Może ich prywatne radki mają coś wspólnego z tą możliwością przekupstwa, które byłoby wykazane. A to, co zaczęło się jako mała dyskusja, wkrótce wyszło poza kontrolę. To nie jest twoja wina, Juni. Każdy podejrzewałby Hugh, jeżeli wiedziałby to, co ty wiedziałaś. Nie wierzę, że to by doprowadziło do morderstwa, tylko to. Jest jeszcze jakiś inny powód, dla którego ja podejrzewałam Hugh. Chyba sobie jaja robisz. Jest jeszcze inny powód? Twój inny powód. Widziałam Hugh około 19 tego dnia przed procesem próbnym. O, więc w końcu może o tym pogadać. Kiedy ja zobaczyłam jego... Och, Tina. Juni, wszystko gra? Spróbuj się zrealizować i powiedz, co się stało. Gadaj, a nie kaszlesz. Napisz cholerę chociaż. Nie chciałam zobaczyć to, co zobaczyłam. Ale muszę z tym żyć, prawda? W tym korytarzu dłonie Hugh. Jego dłonie były. Ściekała z nich krew. Jego dłonie były całe we krwi. Może po prostu... Z nosa mu leciała i kaka zatkał? To wie. Co? Ale dlaczego? Co ja teraz zrobię? W głębi wiem, że Hugh nie może być zabójcą, ale mój umysł wciąż mówi mi, że on nim jest, nieważne jak bardzo próbuję przekonać siebie, że nie jest. Och, co ja teraz zrobię? Hugh, on... Ja nie mogę już więcej znieść, Tina. Więc ona ukrywała fakt, że ona widziała Hugh i powiedziała, że poszła do domu o 6, ponieważ ona chciała uniknąć rozmowy o tym, co widziała. Juni, to musiało być okropne, trzymać to wszystko w sobie. Ale wszystko będzie w porządku. Dojdę do dna tej sprawy. I to jest moja obietnica od dobrej przyjaciółki, jednej do drugiej. Będę broniła Juniper jutro. Jeżeli to ci pasuje, profesor Mintz. Moim głównym zmartwieniem jest to, czy dasz radę pokonać tego prokuratora. Ale nie będę próbował cię zatrzymywać. Będę obserwował z galerii. I będę czekał na moment, żeby zobaczyć, jakie rezultaty wyprodukują twoje metody. Powodzenia jutro. Teraz. Jeżeli mi wybaczycie. Golem. Tina, ja przepraszam. Naprawdę. Chciałabym, żebyś ufała mi od początku. Musisz odkryć prawdę jutro. Wiem, że dasz radę. Nie martw się. Wiemy już, jaki jest kluczowy dowód prokuratora i że jest fałszywy. I dzięki tobie dowiedzieliśmy się, jaki jest motyw. Dajmy z siebie wszystko, Athena. Jutro będzie dniem, w którym Juniper wyjdzie na wolność. Niczego innego się nie spodziewam. Powinniśmy być gotowi na teraz. Co może pójść nie tak tym razem? What could possibly go wrong? Wciąż jest to dziwne, niepewne uczucie, którego nie może się pozbyć. Wolałabym sobie to wyobrażać. Mam nadzieję, że sobie to wyobrażam może bardziej. To by kontyniec! Skończyliśmy śledztwo i to idealnie tak, żeby skończyć odcinek, moi drodzy. W kolejnym odcinku zaczynamy proces z kolejną sprawę. Tak sobie to zapiszę tylko. O, tak o. Epizod trzeci, więc być może jesteśmy całkiem blisko końca tego epizodu. Tak sobie myślę, gdzieś w głowie układam. Przejdźmy już tutaj, żebym nie miał potem... tak, chcę kontynuować. Żebym nie miał potem problemu z zaczęciem odcinka w ciszy. 26 października, 9:45, Sąd Rejonowy, Lobby Obrońców numer 3.
O, jest muzyczka, to będę mógł przeczytać kolejny odcinek. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba na kanale, wpadajcie na Discorda, żeby być aktywnym. Również tam jeszcze dyskutować o odcinkach oraz o innych seriach, jak i o całym kanale. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, gdzie będziemy rozpoczynać sprawę numer 3. Drugi dzień tej sprawy. I zobaczymy, czy uda nam się docisnąć pana Hio do muru, bo prawdopodobnie on jest sprawcą. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i... Hej, papa.